40 milionów złotych i 9 kilometrów rur. Jeszcze więcej osób skorzysta w Zabrzu z ciepła systemowego. Zakończyła się inwestycja zabrzeńskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Mieszkańcy dzielnic Helenka i Rokitnica zyskają ekologiczne ogrzewanie. Karolina Komada. Dla Zabrza to nie tylko zamknięcie ostatniej kotłowni. To jest symboliczny kawałek węgla z naszej kotłowni. To także zamknięcie pewnej epoki. To już historia. Ale kiedy pomyślimy o całym ciężarze, który otaczał przemysł ciężki, myślę, że trzeba by powiedzieć, mamy to za sobą, a przed nami myślę, że powietrze zdrowsze. To dzięki trwającej 4 lata inwestycji o wartości 40 milionów złotych, która umożliwi podłączenie 3000 mieszkań w dzielnicy Rokitnica i Helenka do nowej sieci ciepłowniczej. Przejść przez różne działki, przez właścicieli tych działek, którzy różnie podchodzą do procesu ekologicznego. To wszystko się udało. Pamiętam, kiedy pan prezes przychodził z tym pomysłem, nieśmiałym pomysłem, bo miał świadomość, jak trudny będzie to projekt w terenie. Wielokrotnie chodziłam po tych wykopach, wielokrotnie patrzyłam na rury, które ostatecznie zostały zakopane i tak naprawdę trudno w terenie powiedzieć, gdzie ten projekt, gdzie ta inwestycja. Zamknięta kotłownia była ostatnią z 49 znajdujących się na terenie Zabrza. Wpłynie to na poprawę jakości powietrza nie tylko w Zabrzu, ale również w Radzionkowie, Bytomiu i Piekarach Śląskich. Myśmy dofinansowali w kwocie ponad 14 milionów. Cieszymy się bardzo, ponieważ dzięki tej inwestycji możemy powiedzieć, że te dwie dzielnice są dzielnicami zielonymi. Zlikwidowaliśmy elektrociepłownie, dwie, jedną węglową, drugą gazowo-olejową. A efekt jest taki, że nie ma niskiej emisji. Opad, który wytwarzały te elektrociepłownie, zmniejszył się o 98%. Dzielnice Rokitnica i Helenka zostały przyłączone do elektrociepłowni Miechowice. Udało się to dzięki budowie ponad 9-kilometrowego odcinka sieci ciepłowniczej. W technicznych wielkościach ponad 5 tysięcy rur przewiezionych na budowę, kilkaset transportów samochodowych, kilkanaście tysięcy spawów, już nie mówię o robotach wykopowych, bo nie jestem w stanie policzyć, ile ton ziemi przerzuciliśmy w tym czasie. To jest ogrom pracy. Elektrociepłownia Miechowice, do której przyłączone zostały sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia.